Thank you.
Музыка, да?
Thank you.
Thank you.
Thank you.
jeszcze jakby wody poszkały, czy jakieś, może sam. Masz, wiesz, nie masz zamkniętej struny, to wiesz, masz jeszcze zostawiony kawałek tutaj, przy mostku, że niby to, wiesz, poprawia intonację, wiesz, teoretycznie, nie? Teoretycznie, ale miałem kiedyś taką strunę zupełnie z innej bajki, nie? Nie byłem z niej zadowolony. Ale wiesz, to jest też sztuka zrobić dobrą strunę. I wiesz, to mogło wynikać po prostu z firmy. Wiesz, firma była zupełnie przeze mnie nie lubiana, powiedzmy, jeżeli chodzi o struny, bo robią taką fajną rzecz do wycierania strun, nie? Czyszczenia strun. To jest nawet fajne. No ale jeżeli chodzi o struny, to mają dużo. No wiesz, znana firma, ale mi się osobiście, tak jak powiedziałeś, no, chociaż wiesz, zależy jak to rozumieć, ja akurat takie teksty rozumiem innym trochę, odwrotnie, jeżeli chodzi o, wiesz, o jakąś tam pozytywną wymowę, czy negatywną. W każdym razie, jest też taki model firmy właśnie B-Market, nie? Tylko że to są już, to nie są Blue Steel, to jest inna technologia, to jakoś tam. A Blue Steel to jest technologia, tak? Z kolei też tej firmy nie lubię strun, wiesz, właśnie niklowanych na przykład. Beznadziejne są. To sama firma, ale zupełnie kaszana. Jeszcze gorsza niż tamta firma, o której wcześniej mówiłem. Ale to też może dlatego, że właśnie niklowane są, nie? Z innego materiału są wykonane niż ja preferuję stałowe, i przede wszystkim do basu nie niklowanych, po prostu lubię, naprawdę, nie lubię ich brzmienia, wydaje mi się takie, wiesz, nie mają właśnie tego takiego dołu na tyle, nie? Pasmo, nie? Co takie, wiesz, może pasmo jest, ale jak w środku puste, wiesz, nie ma tej takiej ciężkości. Stąd mi się wydaje trochę taki, wiesz, sztuczny, jakby plastikowy, nie? Może plastikowy nie jest najlepszy. Najlepsze określenie tutaj akurat, ale to co wcześniej chciałem. A plus tylko co to jest? Co Chin to jest? Tak, to jest technologia taka, wiesz, hartowanie z materiału w takich warunkach, wiesz, niskich temperatur, wiesz, naprawdę niskich. I one taką mają świeżość, jak te strony. Wydaje mi się, że na przykład, że dla mnie to jest 100, co nie? Dla mnie do gitary to jest 100. Aż tak dużo gitarzystów na nich nie gra, nie? Grają, są popularne, też sama marka jest popularna, jam między innymi tam. Ale wiesz, z tych gigantów takich dzisiaj, może wiesz, więcej Ernie Ball, co nie? Tak jakby się zastanowić, nie? Też świetne strony, ale jednak. D'nB i Blue Steel mają coś w sobie takiego, wiesz, w tym brzmieniu, że wiesz, ja się czuję jak w domu, co wiesz, to jest fajne, istotne. Być może też jest to jakoś związane ze Steve'em Vai'em jakoś tam, jego płytą Passion and Warfare. Wydaje mi się, że on wtedy grał na tych strunach, nie? I to też słychać na tej płycie. Kiedyś nam naprawdę to płyta na mnie ogromne też, jak to się było. Zresztą na wielu też jest tam.
chwyca.